Czyli różnica między najmem a użyczeniem. Oczywiście trzeba tu ustalić, co sejmik chce, no bo jeżeli sejmik chce użyczenia, mówimy najem, no to zupełnie coś innego, tak? No i no, zbadanie ewentualnej intencji, tak? Natomiast ta uchwała gdyby nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie powiatu, tak? To jest tylko przepustka do dalszych rozmów na temat umowy najmu, tak? Ta uchwała, o której tutaj mówimy, tak? Umowę najmu, tak. Tak, ona nie zobowiązuje zarządu do zawarcia umowy najmu, tylko jedynie go upoważnia do tego, żeby taką umowę zawrzeć, tak? Jeżeli chodzi o ustalenie warunków tych umowy najmu, no to oczywiście leży to po stronie zarządu. I teraz jest pytanie, ja rozumiem Państwa z tej strony, że Państwo chcecie widzieć, jakie są już uwarunkowania, żeby je świadomie wyrazić zgodę, tak? Natomiast to już jest kwestia no, porozmawiania jakiegoś konsensusu na woli Rady, tak? Natomiast no, faktycznie być może powinna być wyjaśniona kwestia, czy powinno mieć do czynienia z użyczeniem, czy z najmem, no, bo w sytuacji, kto się zdarza użyczeniem. W tej kwestii w przypadku najmu nie można w jakiś sposób uwarunkować? To znaczy tak, Rada Powiatu ma prawo wyrazić zgodę, tak? Oczywiście Rada Powiatu powinna działać z pełną świadomością i wiedzą, z czym to się je, tak? Natomiast w mojej ocenie kwestia już ustalania warunków tej umowy, czy też zabierania w tej uchwale elementów warunków umowy jest już przekroczeniem uprawnień, czyli wkroczeniem nieuprawnionych w uprawnienia zarządu, tak? Ja oczywiście można podejmować uchwały, bo Państwo macie w statucie stanowiska i tak dalej, ale to nie będzie wiążące dla zarządu, tak? Dziękuję. Pani radna Alicja Pryl, nie wiem czy otrzymuje, tak? Czy po pana Zeba też prosił? Proszę, pani radna Alicja Pryl. Pan radny Arkadiusz Mazeta. Pani przewodnicząca, dziękuję pani mecenasie za to wyjaśnienie. I myślę, że jesteśmy już przy brzegu tej informacji, która jest zapisana w projekcie uchwały. W piśmie, o którym wszyscy mówią, ja cytowałem jedno ze zdań, które było skierowane 24 października, o którym powiedział pan wicestarosta. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zwrócił się, żeby Rada Powiatu w formie uchwały podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na bezterminowe użyczenie obiektu ZSP nr 1 w Barlinku. Tak jest zapisane w tym piśmie. Więc jeżeli Państwo mówicie, że pytania moje i innych radnych mogą spowodować wylanie dziecka z kąpielą, że coś się może wydarzyć i nie może powstać ten ośrodek w powiecie myśliborskim, a Pan mecenas przed chwilą powiedział, że jeżeli mówi się i że ktoś oczekuje od nas użyczenia obiektów, to może rodzić ideę, intencję, że to ma być nieodpłatne. Więc jeżeli ktoś oczekuje tego od nas, a my mu prezentujemy najem, czyli koszty i wydatki, o których mówiłem ja, to dlatego pytam, czy my chcemy mieć ten ośrodek, czy wydłużyć dyskusję i może zrazić do siebie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, który będzie to prezentował na komisji w sejmiku. A co, jeżeli będzie inny powiat, który podejmie uchwałę o nieodpłatnym użyczeniu nieruchomości na ten cel, to kto będzie korzystniejszy? Ta umowa, która będzie dawała nieodpłatne korzystanie, czy ta umowa, która będzie rodziła zobowiązania finansowe? To po to pytałem. Czy Państwo prowadzicie jakieś rozmowy? Czy Państwo widzicie zobowiązania po stronie powiatu? Czy wszystko jest po stronie ośrodka wojewódzkiego na dostosowanie, na start? Przecież jak tworzyliśmy placówkę regionalną w Dębnie, tą, gdzie przejęliśmy zadania województwa, to otrzymaliśmy od pana marszałka pieniądze na wyposażenie tej placówki, na start. Powiat nie wydał złotówki na sprzęt. Więc dlatego też pytam, czy jeżeli coś powstaje u nas i powstają miejsca pracy, kolejna placówka i się cieszymy z tego, to czemu nie mówimy otwarcie, czy są wydatki, czy nie? Dlatego pytałem Państwa, czy nie powinna być zmiana tego projektu uchwały. Bo jeżeli ktoś od nas oczekuje użyczenia,
i liczy na to, że tak będzie argumentował, że powiat myśliborski ma ten argument po swojej stronie. Chce mieć ten ośrodek. Chce to mieć. A mamy przesłać do WORD-u najem, to mi się wydaje, że dyrektor się zdziwi. No bo napisał, że oczekuje czegoś innego. Decyzji Rady w formie uchwały Rady Powiatu o wyrażenie zgody na bezterminowe użyczenie obiektów zespołu szkół numer 1 w Barlinku. Z terminami, kiedy są sesje. I z tego powodu niezbędna jest uchwała Rady Powiatu już przed podjęciem uchwały sejmiku. To dlatego pytam. Tu jest napisane, że 15 listopada. Więc jeżeli zarząd może i faktycznie chce prowadzić ten dialog dalej, chcemy mieć ten ośrodek, to może faktycznie napiszmy ten projekt uchwały tak, jak chce WOR, żebyśmy mogli mieć ten ośrodek. Ja nie widzę tutaj żadnej kolizji i żadnych przeszkód. Jeżeli chcą nieodpłatnie, czy chcą bezterminowe użyczenie, może nadinterpretuję, ale wpiszmy tak, jak oczekują. No wtedy mamy pewność, że jesteśmy w grze, tak? Że ten ośrodek może powstać. A o to nam wszystkim dowodzi. Osobiście głosuję za, ale wprost z oczekiwaniem dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Jeszcze prosiłem Radę Krzysztof. Szanowna Rado, troszeczkę jakby logiki tutaj jest zaburzona. Logika tego postępowania jest zaburzona. Panie Arkadiuszu, ja bym do Pana też chciał. Chciałbym z Panem troszeczkę polemizować tutaj. Przepraszam, że na forum, ale tak jakoś wyszło. Mamy tutaj sprzeczność logiczną, czyli wychodzi na to, że powstał jakiś błąd. Być może błąd jest, że tak powiem, literowy. Jaka to jest sprzeczność logiczna? Jeżeli Rada nie ma kompetencji, tylko zarząd, jeśli chodzi o użyczenie, no to błędem jest zwracanie się do Rady o użyczenie. No tak. Natomiast jeżeli... W Nowogródku nie jest tak. W logice jest tak. No, proszę Państwa, jeżeli Pan Dyrektor Tkaczy ma świadomość, że zwraca się do Rady, to powinien mieć świadomość, że Rada ma kompetencje na najem, a Zarząd ma kompetencje na użyczenie. No więc jeżeli Pan Dyrektor Tkaczy zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały przez Radę, to mógł się zwrócić tylko o wynajem, nie o użyczenie. Więc tutaj jest jakby logika zachwiana. Poza tym prowadząc jakby spotkanie z Panem Falińskim, Pan Waliński ustalał pewne warunki dotyczące najmu. Przy spotkaniu z zarządem ustalał, że będzie to najem. Oczywiście mówił o pewnych ulgach z tytułu poniesionych inwestycji, kosztów, ale mówił o najmie, czyli mówił o kosztach, które poniesie WORD oraz o potem opłatach, które będzie też ponosił. Więc myślę, że tu jest po prostu błąd, no powiedzmy, pisarski, że w tym piśmie pana Tkaczyka. Ja bym apelował jednak do Rady, żeby nie zamykać drogi w tym kierunku, ze względu na to, że jest to cenna inicjatywa i obdarzyć zaufaniem zarząd, albo jeżeli nie ma takiego zaufania, to prosiłbym może o każdego z członków zarządu o deklarację, że tutaj przy kamerze, że nie zgodzi się na podpisanie umowy, która będzie niekorzystna dla powiatu, dla szkoły.
Ja osobiście jestem za podjęciem tej uchwały najmu. Poproszę może pana mecenasa, bo ma jakby... Mamy uzgodnione rozwiązanie. Dobrze. Ale przepraszam, teraz pan mecenas, a później głos prosiła radna Alicja Pryl. Drodzy Państwo, odnośnie jeszcze pan radny Grzybut słusznie powiedział o tym życzeniu, tak? Co do zasady. Natomiast ja zwracam jeszcze raz na jedną rzecz uwagę. Moje ocenie i raczej jest utarte co do tego rzecznictwo, że na użyczenie nie trzeba zgody rady, tak? To, o czym mówiłem. Natomiast no niestety niefortunnie w waszej uchwale o sprawie gospodarowania nieruchomości ten zapis jest. Tak? Ja powiem szczerze, ja mówię z pamięci, bo ja wie, teraz tutaj nie mam. Ale zdaje się, ja to zwróciłem sobie uwagę, że ten zapis jest. Skoro ten zapis jest, to on czynia z aktem prawa miejscowego, który obowiązuje na terenie powiatu, tak? Ja czym nie ryzykował, żeby było bez zgody. Znaczy, ja oczywiście inicjatywy uchwalowczej nie mam, tak? Tutaj w tym zakresie. Natomiast żeby pogodzić wszystkie strony, to wydaje się też logiczny zapis, że zmiana tej uchwały, projektu uchwały w ten sposób, że wyraża się zgodę na zawarcie przez powiat Mysikorski z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie na cele związane z działalnością statutową ośrodka na czas nieokreślony, umowę najmu lub użyczenie. I dwukropek wymieniamy wszystkie. Co to oznacza? Że jeżeli faktycznie mieli ktoś na myśli najem, no to oczywiście ta uchwała pozwala zawrzeć umowę najmu. Natomiast jeżeli Państwo czy tam strony będą do porozumienia, że jednak ma być to umowa użyczenia, to też jest legitymacja do tego, by tą umowę użyczenia zawrzeć. Oczywiście to będzie wola po stronie zarządu, jaką umowę wynegocjuje, czy jaką tam zależy. Wtedy ma otwartą drogę, czy uzgadnia jedno, czy uzgadnia... Tak, znaczy wtedy jest droga otwarta, tak? Co do tego jest. Okay. Ja bym kolejna zgłosiła się radna Alicja Pryl. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, żeby rozwiać wątpliwości, naprawdę jesteśmy za tym, żeby ten ośrodek powstał i proponuję i składam wniosek o zmianę treści uchwały, dopisując, tak jak pan mecenas stwierdził, wyrażenie zgody na najem lub użyczenie nieruchomości stanowiącej własność powiatu mszczyborskiego, a treść pierwszego paragrafu będzie właśnie też, czyli tam, gdzie mamy wyrażenie zgody na umowę, dodajemy i lub użyczenie, żeby, no jakby tak jak pan mecenas mówił, żeby i pogodzić tą wadliwą naszą uchwałę co do zasad, ale też nie przekraczać kompetencji zarządu i pozwolić Radzie, żeby zajęła to stanowisko i wyraziła wolę. Więc to jest wniosek formalny o zmianę treści uchwały w tym zakresie. Jeszcze pan mecenas. Ale to jest wniosek formalny, który poddam pod głosowanie. Znaczy, jeszcze jedna rzecz, tylko wyjaśnienia, bo patrzę na paragraf drugi, który mówi, że wyraża się zgodę na wstąpienie obowiązku szeregowego trybu zawarcia umowy, który ma w paragrafie pierwszym. Ja bym specjalnie założył umowę najmu, bo nie zawiera się w przypadku umów użyczenia. Tak? Coś była jasność, już nie? Tak. Tam najmu zostanie. Czyli tutaj za panem mecenasem bardzo proszę o do mojego wniosku po skryptum, że wyraża się zgodę na wstąpienie. Tak, ale przegrabowego trybu zawarcia umowy, czy najmu. Pani radna, bo musi najmu, o którym mowa w paragrafie pierwszym. I mamy chyba tutaj już zawarte, tak, pogodzenie tych kompetencji organu wykonawczego i uchwałodawczego, a jednocześnie, bo proszę Państwa, naprawdę proszę mi wierzyć, to co mówił radny Arkadiusz Mazepa, jeżeli sejmik zobaczy, że to jest tylko i wyłącznie umowa najmu, od razu będzie myślał, że naszą intencją jest to, że za najem będzie WORD płacił. Więc rzeczywiście, żeby nie spowodować tego, że któryś powiat nas wyprzedzi tylko i wyłącznie wyraża zgodę na bezpłatne użyczenie, zawrzyjmy tę zmianę w nazwie uchwały i w treści, o której mówiłam. Bardzo proszę o przegłosowanie mojego wniosku.
proszę na wicestarostę. Proszę, zbieram głos. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, wybaczcie, będzie dłużej niż zawsze, ponieważ myślałem, że to będzie bardzo proste, ale muszę zacytować z protokołu nr 127 na 2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 października informacje, które przekazał nam pan Jerzy Paliński. Członek zarządu Krzysztof Brzegut zapytał, czy istnieją wymagania co do układu rodzaju ulic w miejscowości, w której będzie przeprowadzany egzamin praktyczny Jerzy Paliński. Przekazał, że miasto Balinek spełnia wymagania określone przepisami. Andrzej Potyla zapytał, czy istniała wcześniej możliwość wystąpienia z tą inicjatywą. Pan Jerzy Paliński przekazał, że nowo ustalone przepisy dotyczące miejscowości, w których można odbywać egzamin, zostały wprowadzone w przeciągu 3 ostatnich lat. Członek zarządu Andrzej Potyla zapytał o stanowisko burmistrza Balinka w tej sprawie. Pan Jerzy Faliński odpowiedział, że burmistrz Balinka popiera ten pomysł. Zapytał się Andrzej Potyla o kwestie finansowe. Odpowiedział pan Jerzy Faliński, że WORD będzie ponosić koszty dotyczące opłat za media i koszty związane z najmem nieruchomości. Z najmem nieruchomości, powtarzam. Zauważył, że to zostaną również pokryte koszty dotyczące remontu placu manewrowego. Z tego placu będą mogły również korzystać szkoły jazdy z terenu powiatu. Poinformował, że liczy na współpracę z miejscowymi szkołami. To tylko urywki z tej rozmowy. I teraz po tym spotkaniu nastąpiło, no i muszę też przeczytać, treść pisma tego pierwszego, które trafiło do starosty Myślibolskiego, datowane 17 października, podpis pan dyrektor Cezary Tkaczyk. Szanowna Pani, niniejszym informuję Panią, że występuję do Marszałka Zachodniopomorskiego z inicjatywą powołania w powiecie myślibolskim oddziału WORD w Szczecinie do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kategorii A i B. Nasze wspólne uzgodnienia oraz podjęta uchwała zarządu powiatu w sprawie najmu i wysokości opłat za czynsz. Ja tylko czytam treść. Chodzi o to, że w tym piśmie pan dyrektor i osoba, która przygotowywała to pismo podpisane przez pana Tkaczyka, wprost jest napisane w sprawie najmu i wysokości opłat za czynsz. W związku z tym proszę Państwa o wdrożenie pisemnego stanowiska w kwestii zasadności i celowości powołania ośrodka egzaminacyjnego w powiecie myślibolskim, a konkretnie w Balinku. I chcę powiedzieć Państwu, że sprawa dotycząca późniejszego zapisu w tym piśmie z 24 o użyczeniu jest dlatego, że w taki, a nie inny sposób następuje czasem interpretacja tego. Chcę też powiedzieć Państwu, że również nastąpiła korespondencja między dyrektorem WORD-u w Szczecinie, a dyrektorem zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Balinku na Szosowej. I też było przesłane pismo z propozycjami dotyczącymi czynszu najmu za te pomieszczenia, które będą wykorzystywane przez WORD. To tak dla informacji jeszcze szerszej. Dziękuję. Proszę, radna Alicja Pryl. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Pani Wicestarostwo. Ale naprawdę ta zmiana, którą proponuję w wniosku, wręcz otwiera jeszcze, albo pozwoli na to, że Sejmik, bo tu Sejmik będzie decydował. Że będzie, no dokładnie, więc nie rozumiem wystąpienia pana wicestarosty, gdzie jakby jeszcze ułatwiamy tą ścieżkę, żeby jednak doszło do otworzenia tego oddziału WORD-u. Naprawdę nie jesteśmy szybki. Posłuchajcie, naprawdę samo wpisanie najmu lub użyczenia będzie to odbierane, że rzeczywiście jest możliwość utworzenia, że my mamy naprawdę wolę.
A państwo jako zarząd będziecie chcieli później podpisywać umowę najmu i rzeczywiście będzie z tamtej strony wola, to proszę bardzo, będziemy się cieszyć. My przez to wpisanie formy użyczenia pokazujemy, że naprawdę ten ośrodek powinien w Barwinku powstać. Bardzo proszę o przegłosowanie mojego wniosku i naprawdę te wszystkie wątpliwości będą rozwiane również w CIMI. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania zmian, rozumiemy to tak, zmian do, tak, jeżeli pani radna będzie mogła przeczytać, do projektu uchwały. Myślę, że jak pani radna przeczyta, ja nie będę musiała, już nie jestem tu. Przeczytać państwu całą treść uchwały, tak? Bo proszę, ja tylko powiem tak. Wniosek w sprawie dopisania w nazwie uchwały po słowach umowy najmu, słowa lub użyczenia. Przeczytam całość. Uchwała Rady Powiatu w Bożu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lub użyczenia nieruchomości stanowiącej własność powiatu Bożego. W związku z powyższym paragrafie pierwszym dopisujemy również użyczenie i paragraf pierwszy brzmi: wyraża się zgodę na zawarcie przez powiat myśliborski z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie na cele związane z działalnością statutową ośrodka na czas nieokreślony umowy najmu lub użyczenia. Podpunktów nie będę czytać, bo one dotyczą ilości pomieszczeń i działek. W paragrafie drugim wyraża się wolę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i tylko najmu tutaj, o której mowa w paragrafie pierwszym. Pozostałe paragrafy są bez zmian. Przystępujemy do przegłosowania wniosku radnej. Kto jest za przyjęciem wniosku dotyczącym niesienia zmian? Zgoda, a nie. To jest zgoda, wyciągnął to zgoda. Kto jest za? Nie mam pomocnika. Kto jest przeciwny? Nie ma, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że wniosek radnej został przyjęty, uprowadzony. Zagłosowało 16 radnych. W takim razie, panie mecenasie, teraz przegłosowujemy projekt uchwały, tak? Po zmianach. Projekt uchwały po zmianach. Ze zmianami, oczywiście. I przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lub użyczenia nieruchomości stanowiącej własność powiatu myśliborskiego? Kto jest za? Proszę o podniesienie kart do głosowania. Jeden radny jeszcze. 16 radnych było za przyjęciem projektu. Nikt się nie wstrzymał, głosów przeciwnych nie było. Proszę radny Ferdynand Łukasik, udzielam głosu. Przyjęliśmy? Podałam. 16 radnych było za. Robert tu stał, radny. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, wszyscy tu zaproszeni goście obecni na tej sesji. Jest godzina już, która? 21. Z jakim trudem procedowanie nam szło poszczególnych punktów uchwał. A to robiliśmy z głową po szczegółowych dyskusjach, prawda? Burzliwych często, ale skutecznie. I w związku z tym wszyscy są zmęczeni. Publiczność
publiczności już nie ma. Jak nie ma? Tak, za wyjątkiem kilku osób, zgłaszam wniosek formalny o przerwanie obecnej sesji i procedowanie pozostałych punktów na kolejnej sesji, a myślę, że pani przewodnicząca szybciutko jest już przygotowana, żeby ogłosić, kiedy tą sesję właśnie proponuję, żeby w czwartek o godzinie 14. Zgłaszam wniosek formalny. Proszę o jego przegłosowanie. Proszę Państwa, proszę jeszcze raz. W demokracji ja też muszę uwzględnić, żeby był przegłosowany, to wobec tego o godzinie 15. O godzinie 15. Nie jest to wniosek formalny. Wniosek formalny. Dziękuję. Dziękuję. W takim razie poddaję pod głosowanie wniosek formalny radnego o przerwę w obradach sesji do dnia. Czwartek będzie 3 listopada do godziny 15. Kto jest za wnioskiem formalnym? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Czy pan radny Wiśniak się wstrzymał, czy był przeciwny? Stwierdzam, że wniosek ogłoszenie przerwy w obradach sesji do 3 listopada do godziny 15 został przyjęty, przeszedł za, wnioski głosowało 10 radnych, przeciwnych, przeciw było 3 radnych. W związku z przyjętym wnioskiem ogłaszam przerwę w obradach 25 sesji do dnia 3 listopada do godziny 15. I proszę o zanotowanie, że sesja w dniu dzisiejszym zakończyła się o godzinie 20.55. Dziękuję wszystkim za obecność.